Cześć, z tej strony ja Anna Serwa, trenerka zdrowia. Witajcie serdecznie w jednym z ostatnich filmów w tym roku i mimo tego, że jeszcze mamy stary rok 2021, to ja Was chcę zaprosić do zaplanowania sobie najbliższego czasu w roku 2022, ponieważ temat postanowień noworocznych i takiego zaczynania z pompą wszystko albo nic bardzo wiele osób już zna. Natomiast uważam, że mimo wszystko i mimo tego, że jak pokazują chociażby badania, no większość postanowień noworocznych się nam nie udaje, to jednak warto, jeżeli sobie dobrze zaplanujemy, poświęcić rzeczywiście ten nowy rok na coś nowego, bo rzeczywiście daje nam to taką dodatkową motywację i myślę, że nowy rok jest takim fajnym czasem na zmiany. Dlatego dzisiaj zapraszam Was do 5, a może nawet 6, a może nawet 7 wyzwań. Oczywiście nie wszystkich naraz, tylko wybierzecie sobie jedno i mam nadzieję, że razem ze mną takie wyzwanie na styczeń albo kolejne również miesiące podejmiecie. Zapraszam. Zanim podam Wam moje propozycje, oczywiście one będą dotyczyły szeroko pojętego zdrowia i dobrego samopoczucia, jeżeli chodzi o wyzwania, to możecie 5 tych kart, o których będzie mowa, pobrać sobie w opisie filmu. To są PDF-y, które polecam sobie wydrukować, żeby śledzić swoje postępy. Będzie to na pewno taka dodatkowa, fajna forma motywacji. Także w opisie filmu znajdziecie link do tego i osoby, które je pobiorą, osoby zapisane na newsletter, w najbliższym miesiącu, w styczniu, co tydzień będą dostawać ode mnie takie podsumowanie tygodnia ze wskazówkami, jak z tą motywacją działać, jak sobie radzić z wyzwaniami, jak to z tymi nawykami jest. Także takie krótkie, wspierające maile do Was na Wasze skrzynki mailowe będę wysyłać. A teraz przechodzimy do tych 5 rzeczy. Chciałabym, żebyśmy się zastanowili rzeczywiście, co w tym 2021 roku się działo, co było dobre, ale co z perspektywy czasu widzimy, że gdzieś mieliśmy może problem z jakimiś zdrowymi nawykami i właśnie żebyśmy wybrali ten nawyk, żebyś wybrała ten nawyk, to wyzwanie, które uważasz, że da Ci najwięcej dobrego jakby w najbliższym czasie, ale też być może takie, które będzie na początek najprostsze do wprowadzenia, chociaż niekoniecznie osoby, które lubią sobie stawiać od razu na początku jakieś większe wyzwania, no to może po prostu wybiorą to, z czym mają rzeczywiście największy problem. Dobra, to przechodzimy do pierwszej rzeczy. Bardzo, bardzo prostej, to jest nawodnienie. Ja widzę, pracując z moimi podopiecznymi, że wciąż mamy z tym problem, a mam nadzieję, że wiecie, że nawodnienie, odpowiednie picie wody, ale nie tylko wody, także innych płynów, to klucz do zdrowia, klucz również do redukcji wagi, a już jeżeli jesteśmy na dietach niskowęglowodanowych, dietach ketogenicznych, to ciężko w ogóle bez odpowiedniego nawodnienia, już okej, to adaptacje, to w ogóle wiadomo, że jeżeli nie będziemy pić większej ilości wody niż wcześniej na adaptacji, to będziemy się źle czuć, będziemy mieć tak zwaną grypę węglowodanową i tak dalej, ale w ogóle jest to mega, mega ważne. Dlatego pierwsza prosta rzecz to jest dbanie o odpowiednią ilość nawodnienia. I przygotowałam Wam takie wizualne wsparcie właśnie w postaci tego PDF-u, który można sobie wydrukować. I tam mamy szklanki wody. I myślę, że fajnie czasem działa na niektórych, żeby właśnie sobie zakolorowywać i zarysowywać, jak chcecie właśnie te szklanki z tą wodą. I możecie to też zrobić tak, że jeżeli na przykład pijemy szklankę wody rano, na przykład zamiast kawy z rana, zamiast tego nawyku, który być może część osób ma, to cofamy się, najpierw pijemy szklankę wody, a później rzeczywiście możemy sięgnąć po tą kawę. I właśnie, jeżeli pijemy wodę, to na przykład kolorujemy tą szklankę na niebiesko. Jeżeli pijemy, nie wiem, zieloną herbatę, to być może pokolorujemy sobie na zielono, na czarno, jeżeli czarną herbatę, jeżeli jakąś czerwoną, rooibosa, nie wiem, to na czerwono. Więc jakby możemy w ten sposób sobie
to oznaczać i być może dla kogoś rzeczywiście będzie to wsparcie, takie niby nic, ale jednak, tak jak mówił Brian Tracy, think on paper, czyli myśl na papierze, rób na papierze, jeżeli coś notujemy, to mamy nad tym zdecydowanie większą kontrolę. Więc pierwsze wyzwanie, picie odpowiedniej ilości wody, nawodnienie. Drugie wyzwanie to jedno z w sumie odkryć 2021 roku, IF, znaczy wiadomo, że o IF-ie, czyli Intermittent Fasting, inaczej postach okresowych, mówimy już od dawna, ale rzeczywiście w ostatnim roku bardzo dużo badań naukowych nowych się pojawiło na ten temat, które pokazują między innymi, że IF ma tak samo skuteczne działanie pod kątem redukcji wagi u osób chociażby z zespołem metabolicznym, czyli między innymi z cukrzycą, z dużą nadwagą, otyłością, jest tak samo skuteczny jak restrykcyjne trzymanie się diety, czyli czasem samo wsadzenie tej samej ilości pożywienia, ale w okno żywieniowe, czyli na przykład jemy przez 10 godzin, 8 godzin, już daje nam rewelacyjne rezultaty i w ogóle pod kątem zdrowia, pod kątem naszych jelit, pod kątem naszego przewodu pokarmowego jest to bardzo, bardzo dobra, bardzo zdrowa praktyka i fajnie taki nawyk mieć, więc jeżeli ktoś z Was jeszcze takiego nawyku nie ma, to być może warto sobie go wyrobić. I teraz nie polecam od razu zakładać, że będę jeść tylko 6 godzin w ciągu dnia, jeżeli do tej pory na przykład jadłam przez 12 godzin w ciągu dnia, ale można sobie takie bardziej realistyczne cele założyć. Czyli jeżeli do tej pory jadłam przez 12 godzin, to może w pierwszym tygodniu ustalę sobie 10 godzin. Może w kolejnym uda mi się 8. Uważam, że 8, 6 to już jest w ogóle super. 6 do 8 godzin to jest taki, powiedziałabym, dla większości osób już idealny IF, czyli okno żywieniowe trwające 6 do 8 godzin i pozostały czas niejedzenia. To, co jest również ważne i o czym też jest wiele badań i obiecałam Wam, będzie na pewno w nowym roku o tym film, to tak zwany ETRF, który teraz, jak pokazują badania, jest też istotny, czyli Early Time Restricted Feeding. Co to znaczy? Że zaczynamy jeść wcześniej i kończymy też wcześniej, czyli jemy wtedy, kiedy jest jasno, jemy wtedy w tej pierwszej porze dnia, zaczynamy rzeczywiście od śniadania. To wielu osobom pomaga, szczególnie osobom, które mają problemy z gospodarką hormonalną, mają problemy z metabolizmem, albo mimo trzymania okna żywieniowego nie czują się jeszcze super, nie mogą schudnąć. Wtedy warto postarać się sobie to przełożyć na pierwszą połowę dnia. Ja wiem, że dla niektórych osób to może być problemem. Ja przez 5 lat temu nie jadałam śniadań i dopiero jakby potrzebowałam czasu, żeby się przestawić, ale moje hormony mi za to podziękowały, więc naprawdę czasem, jeżeli masz jakiś problem, czujesz, że mogłoby gdzieś tam być lepiej, to warto spróbować. Także kolejny PDF, w którym właśnie możecie sobie zaznaczać swoje okna żywieniowe i to śledzić, również jest w tym linku do pobrania dla Was. Natomiast oczywiście można to też robić online, na przykład aplikacja Zero jest w tym pomocna, także można sobie też dla osób, które są bardziej digitalowe niż papierowe, możecie sobie skorzystać z takiej aplikacji. Kolejna sprawa, i to jest jeden z fundamentów zdrowia, a nieraz o tym zapominamy, to jest sen. I to bardzo prosto tak naprawdę gdzieś tam sobie śledzić, bo znowu, ile godzin śpię i o której zaczynam. Znowu, badania pokazują, że zazwyczaj ten sen powinien się zacząć przed północą i rzeczywiście osoby, które śpią nawet tyle samo czasu, ale zasypiają na przykład o 22, 23, są zazwyczaj bardziej wyspane niż osoby, które zaczynają spać po północy. I tak jak mówi się nieraz, że tam, ale ja nie jestem skowronkiem, ja jestem sową. No również na to też powstały już opracowania naukowe, są badania pokazujące, że rzeczywiście są osoby, które z natury wstają wcześniej, są takie, które siedzą do późna, ale ta różnica, nawet jeżeli ona występuje tak naturalnie w nas, to jest około 20 minut. Czyli jeżeli ktoś rzeczywiście chodzi spać o pierwszej, drugiej w nocy, no to prawdopodobnie po prostu wytworzył sobie taki nawyk w sobie i on nie jest pod kątem zdrowia dla tej osoby korzystny, więc warto być może nad tym popracować, żeby trochę to zmienić. I znowu, fajnie jest sobie to właśnie śledzić, zapisywać, zarówno to, jak długo śpię, to też jest kwestia indywidualna. Niektóre osoby na keto mówią, że śpią krócej i wystarcza im na przykład 6 godzin. Natomiast przyjmuje się, że tak przynajmniej 7 godzin
8 to jest taki optymalny czas snu. Niektórzy potrzebują go więcej i śpią. Na przykład 9 godzin, jak sobie mogą na to pozwolić, to też super. Natomiast jakby to jest coś, co możemy rzeczywiście śledzić. A jeżeli widzicie, że u Was ten sen jest gdzieś problematyczny, nie wysypiacie się, bo to też nie jest ważne, nie tylko ważne jest, jak długo śpimy, ale też jak dobrze śpimy, jakiej jakości jest ten sen, to można sobie po prostu różnego rodzaju, czy to zegarki, czy to ringi, takie obrączki, pierścionki zakupić, które tą jakość snu, fazy snu będą nam śledzić i pokażą nam, czy na pewno właśnie wszystko jest dobrze. I z tym snem i z jego jakością wiąże się też czwarty nawyk, który Wam chcę zaproponować. Jest to nawyk związany z aktywnością fizyczną, bo ciężko nam będzie dobrze spać, jeżeli w ciągu dnia nie mamy odpowiedniej ilości aktywności fizycznej, bo wtedy mamy chociażby za mało adenozyny, która wytwarza się właśnie szczególnie w pierwszej połowie dnia, kiedy mamy ruch. I teraz tak, jako że to są mikronawyki, to nie proponuję Wam tutaj zapisania się na 5 dni w tygodniu na siłownię, to nie o to chodzi, ale znowu jest do Waszej dyspozycji PDF, jeżeli ktoś wybierze ten mikronawyk, gdzie zapisujemy sobie, czy danego dnia udało nam się naszą aktywność wykonać. I jak ta aktywność może wyglądać? Może to być u niektórych osób, na przykład fajnie się sprawdza śledzenie 10 tysięcy kroków w ciągu dnia. I jeżeli uda Ci się zrobić te 10 tysięcy kroków, no to dajesz buźkę. Jeżeli oczywiście jesteś osobą totalnie nieaktywną, no to może 6 to takie myślę minimum, ale 6, a może 8 tysięcy kroków na początku jako cel sobie przyjmij. Ale może to być też coś, co na przykład wykonasz od razu po przebudzeniu. Czyli po przebudzeniu robię 10 przysiadów, nie wiem, 10 brzuszków, taki naprawdę mikronawyk, to nie będzie trening, nawet nie musi to być 5 minut, ale po prostu jakieś jedno ćwiczenie, które pomoże Ci lepiej zacząć dzień, pomoże Ci pobudzić się do działania, a być może okaże się, że dzięki temu jednemu ćwiczeniu Ty nie dość, że poczujesz się od razu rano lepiej, to zaczniesz w pewnym momencie mieć potrzebę jeszcze większej ilości ruchu i być może z tego zrobi się jedna tabata, a może 15-minutowy trening, a może dłuższy spacer. Też to jest fajna opcja, żeby na przykład sobie wyjść na spacer i szczególnie z rana, jeżeli mamy możliwość po prostu troszkę pomaszerować, wyjść na świeże powietrze, popatrzeć na słońce albo na chmury, ale jednak być w kontakcie z tą naszą naturą. Także to jest kolejny nawyk, aktywność fizyczna. I już ostatni, no jeszcze będą takie dwa dodatkowe, ale piąty nawyk, do którego też Was zachęcam, to nazwałam go moje 5 minut. Co on oznacza? Chodzi mi o takie wewnętrzne wyciszenie się, uspokojenie i wsparcie samego siebie, samej siebie. Czym to może być? Może to być 5 minut na wdzięczność, czyli sesja wdzięczności, albo mówię sobie w głowie, za co jestem wdzięczna i jakby się nad tym zastanawiam. Fajnie jest ciągle odkrywać coś nowego. Mogą być to takie większe rzeczy, jakieś związane z rodziną, wiarą, osiągnięciami, ale mogą to być małe rzeczy, jak na przykład to, że jestem wdzięczna za kubek herbaty. Natomiast fajnie jest sobie to też zapisywać i do tego może służyć na przykład jakiś notes, ale może to być też moje 5 minut dotyczące na przykład medytacji. I tutaj takie 5-minutowe wyciszenie się, medytacja, czy to z jakąś aplikacją, na przykład ja bardzo lubię aplikacje typu Calm, czy dawniej używałam Headspace. W języku polskim też już jest coraz więcej różnych medytacji, chociażby na YouTubie, więc to może być Twoje 5 minut. Również jakby badania potwierdzają to, że takie wyciszenie, modlitwa, medytacja, uważność, skupienie są bardzo sprzyjające i bardzo pomagają nam w zachowaniu zdrowia i w dbaniu o siebie. Także wybierz sobie swoje 5 minut. Mogą to być afirmacje, może to być po prostu prowadzenie dziennika, pamiętnika i zapisywanie w nim swojego dnia. I jeżeli uda Ci się to 5 minut znaleźć dla siebie, warto, żeby to było o stałej porze, no to wtedy w PDF-ie, który przygotowywałam, zaznaczamy sobie, że odhaczone. I takie mówi się, że 30 dni to jest taka umowna ilość właśnie dni, żeby ten nawyk, mikronawyk wprowadzić. I jeżeli Ci się to uda, to może w kolejnym miesiącu sięgnij po kolejny nawyk, nad którym warto pracować. A jeżeli chcesz zacząć
ten rok, tak powiedziałabym, z kopyta po prostu na maksa, to również to rozumiem, bo wiele osób potrzebuje takich większych zmian, a może już to planujesz od jakiegoś czasu i na przykład chcesz przejść ketoadaptację albo chcesz schudnąć i po prostu przejść ketoredukcję, to zapraszam Cię do moich kompleksowych kursów KetoStart o adaptacji i schudnień na keto o redukcji. I właśnie z okazji tego nowego roku, tego nowego początku, jako dodatkowe wsparcie i motywacja mam dla Was rabat na moje kursy. Także również w opisie filmu wszystkiego się dowiecie. I zapraszam, tam mamy właśnie 30 dni, dzień po dniu, krok po kroku, przechodzimy wspólnie proces ketoadaptacji albo ketoredukcji i tam również te elementy wspierające kształtowanie nawyków, dziennik pozytywnego nastawienia, to wszystko w takiej bardziej zaawansowanej wersji w tym kursie się znajduje i możemy to zacząć już od na przykład poniedziałku 3 stycznia, no bo 1 stycznia to niektórym może być ciężko rozpoczynać jakieś większe postanowienia, ale dostęp do kursu każdy dostaje na cały rok, więc też możesz sobie po prostu zacząć pracę z kursem troszkę później wtedy, kiedy już będziesz do tego w pełni przygotowany. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że coś chociaż małego od przyszłego tygodnia, od nowego roku zaczniesz, zmienisz, coś fajnego dla siebie przede wszystkim zrobisz. Dajcie proszę znać, czy piszecie się na takie nasze wspólne wyzwanie do osób, które pobiorą materiały dodatkowe. Będę również wysyłała przez najbliższy miesiąc newsletter, więc mam nadzieję, że będziemy się tutaj wspierać, motywować i działać, no bo to nie tylko fantastyczny plan, ale przede wszystkim jego wdrożenie, wprowadzenie i działanie jest podstawą sukcesu. No dobrze, moi drodzy, to ja Wam dziękuję za ten film na koniec roku. Podsumowujemy, ale też planujemy, no i przede wszystkim działamy. Nawet małe kroki, a może nawet przede wszystkim małe kroki są ważne, bo dzięki nim, dzięki takim małym kroczkom każdego dnia po prostu idziemy w dobrą stronę i wiemy, że to wszystko ma sens. Pozdrawiam Was ciepło, do zobaczenia w nowym roku. Cześć!